Gra składa się z pudełka z kartami oraz instrukcji obsługi do wydrukowania ze strony leo.eu.com. Tych dzielą się na karty postaci i karty zdarzenia. W tabelce do wydruku widzimy, że jest 9 rund i kolejnych graczy, którym można zapisywać. Każdy na początek dostaje gracz 20 umownych monet, które albo przybywają mu, albo ubywają w ciągu gry. Karty postaci i karty wydarzeń. Każda karta, ta ma na żółto oznaczony element, który jest elementem kosztu, albo inaczej można to nazwać etapu. Czyli przykładowo, jeżeli mamy tutaj dwójkę, to na naszej karcie możemy tą daną kartę, tego akurat pracownika, wykorzystać dopiero na drugim etapie, tutaj w tym miejscu. Oczywiście, jeżeli mamy więcej kart, na przykład mamy tutaj karty, gdzie tu jest 2 i tu jest 2, to już razem mamy 4, więc tak naprawdę łącznie możemy wykorzystać na czwartym etapie, tak? Gdzie można 4, jeżeli byśmy byli, nie wiem, na 8 etapie, to też jesteśmy w stanie wykorzystać te karty, wtedy możemy dostać, czyli mamy 4 jakby koszty do wykorzystania i w tym momencie możemy kolejne 4 też, tak, bo razem z sumą jest tutaj 8. Oczywiście to od nas zależy, czy chcemy użyć wszystkich możliwych kart. Części albo nie będziemy mogli użyć, albo może się okazać, że z jakiegoś powodu nie będziemy chcieli. Każdy pracownik, oprócz liczby, która jest na żółtym kółku i która mówi, jaki jest koszt i w którym etapie możemy użyć danej karty, ma też tutaj liczby, w tym momencie 2 lub 1. I są tutaj, to są monety, jakie pierwsza moneta, ta dwójka, oznacza, że dwie monety może w każdym, na każdym etapie dodać ci ten pracownik lub odjąć jedną monetę od twojej konkurencji. Od ciebie zależy, czy na danym etapie ty dostaniesz więcej monet, czy odbierzesz ją konkurencji. Nie możesz użyć jednego i drugiego, musisz wybrać, czy ty dostajesz, czy zabierasz komuś. Oczywiście na każdym etapie gry liczysz sobie znowu po kolei, ile dany pracownik daje lub zabiera i mając najczęściej kilku już pracowników, to ty decydujesz w każdej kolejce, czy dodajesz punkty sobie, czy odejmujesz komuś i możesz danego pracownika na przykład dać, że ten pracownik dodaje tobie, ale ten pracownik odejmuje, to akurat nie jest dobry przykład, może ten, bo ma 2, ale ten pracownik aż 2 odejmuje twojej konkurencji. Przed nową rozgrywką tasujemy karty, żeby jak najbardziej pomieszać te wszystkie możliwości, które mogą się stać. Rozdajemy każdemu z grających osób po 7 kart. Zaglądamy do naszych kart. Mamy tutaj opis naszych pracowników i opis zdarzeń, które mogą się zdarzyć. Więc w sytuacji, w której to widzimy, musimy zacząć od tego, że nie jesteśmy w stanie użyć właściwie żadnej z kart, ponieważ wchodzimy w pierwszy etap, a każdy tutaj ma koszt, żeby użyć żółtego, nie ma możliwości użycia. Więc tak naprawdę najszybciej którąś z tych kart moglibyśmy użyć tu przy drugiej, następnej kolejce. Znów nasz przeciwnik, rozkładając sobie swoje karty, w tym momencie ma bardzo podobną sytuację, czyli nic nie może użyć. I w takiej sytuacji wpisujemy po prostu sobie po 20 monet, bo 20 monet to jest początkowe, więc nic tu się nie zmieniło. Wpisujemy po 20 monet. Zaczyna się kolejna runda i wyobraźmy sobie, że nasz przeciwnik, zawsze dobieramy jedną dodatkową kartę do tego, co mamy przed każdą rundą. Nasz przeciwnik tu dobiera, dostał taką. No i teraz, co możemy tutaj tak naprawdę użyć? Nasz przeciwnik może użyć w tym momencie dwóch tych kart, czyli
praca zdalna oraz specjalista IT. Co daje? Użycie tych kart, na razie odłożę może te tutaj na bok, żeby nie przeszkadzały. A więc specjalista IT optymalizuje systemy informatyczne, zwiększając efektywność, utrudniając życie konkurencji poprzez cyberataki. No jak widzicie, można zrobić tak, że dwa punkty zostawiamy dla siebie, albo jeden punkt, czyli jedną monetę, czyli twój przeciwnik, żeby stracił. Natomiast tutaj karta ta oznacza kartę zdarzenia, praca zdalna, anuluje negatywne efekty karty rzuconej na pracownika. Prowadzenie pracy zdalnej umożliwia pracownikom kontynuację zadań pomimo przeciwności takich jak choroba. Czyli może się tak zdarzyć, że nasz przeciwnik ma kartę, która nam daje i mówi, że to jest na, tam zazwyczaj jest napisane, czy to jest na kolejkę, na dwie kolejki, czy na ile jest choroba, no i wtedy nasi pracownicy nie mogą przez daną kolejkę zarabiać. Taką kartą możemy to anulować, więc warto ją sobie zostawić. Natomiast to, co ja bym zrobił, to co konkurencja mogłaby tutaj zrobić, to na przykład może sobie powiedzieć, dobra, to ja dwa punkty daję sobie. Na tej karcie już możemy wpisać sobie 22 punkty, ale poczekajmy jeszcze, to na razie liczymy w pamięci. Poczekajmy teraz, co zrobimy my. No, otóż mamy nasze, wiadomo, karty, dobieramy jeszcze jedną kartę. O, w tym momencie nas interesuje to, że odrzucamy na razie na bok karty, których i tak nie możemy użyć. No i zostaje nam tylko jedna karta, czyli mamy pana logistyka zatrudnionego, który optymalizuje łańcuchy dostaw, co przekłada się na zyski. No i my ustalamy sobie dobrze też dwa punkty, więc w tym momencie, ponieważ my nic nie zrobiliśmy przeciwnikowi, przeciwnik nam, więc wpisujemy tutaj w tym miejscu w drugiej rundzie, pamiętajmy, 20, które zostało, 22 i 22. Akurat tutaj idziemy po równo. I tutaj zostańmy już przy naszych kartach. Idzie kolejna runda. No i przy kolejnej rundzie wiemy już, ok, że możemy więcej na pewno użyć, bo już tu widzę, że jest i dwójka, i trójka, więc dobieramy kolejną kartę. Oj, mamy jedynkę, mamy stażysta, pomimo braku doświadczenia stara się przyczynić do wzrostu firmy, więc tak naprawdę tu nawet gdybyśmy chcieli, to nic nie odejmiemy naszemu konkurencji. Tu natomiast możemy jeden doliczyć. No i co tutaj mamy? Jesteśmy na trzecim jakby etapie. Trzeci etap oznacza to, że możemy użyć kart tutaj pracowników, które mamy, czyli proszę, te na razie dam sobie tutaj gdzieś na bok. Zobaczymy tylko te, które możemy użyć. Możemy użyć 1, 2, 3, proszę bardzo. Czyli możemy albo użyć HR menadżera, którego mamy, który może dać 3 punkty nam lub 1 punkt odjąć konkurencji, lub mamy do dyspozycji też razem 3 dające 1 i 2. W sumie tu byśmy mieli też 3 punkty, że tutaj możemy użyć wszystkie 3. I tak jedziemy przez te 9 rund, gdzie o tym możemy zastanowić się, czy naszej konkurencji coś warto odjąć, czy lepiej samemu coraz więcej robić. Tak, dochodzimy do 9 rundy, w którym mamy już podliczone i gra kończy się wtedy, w tym momencie, gdy w 9 rundzie patrzymy, kto najwięcej tych punktów możliwych zdobył, lub jeżeli udało nam się na przykład wcześniej doprowadzić do bankructwa daną firmę. Czyli przykładowo, będąc już w 9 kolejce, tu dużo więcej na przykład zrobić. Mamy tutaj takiego człowieka, który zarządza finansami firmy i w tym momencie bardzo dużo, jak widać, bardzo dużo ten człowiek może nam dać tych monet. Możemy też aż 3 monety odjąć ewentualnie od konkurencji i możemy mieć już dużo pracowników i dużo zarabiać.